Dzień dobry, więc dzisiaj zostaję weganem. O, trochę stare. No więc słuchajcie, od dzisiaj zostaję weganem i tylko i wyłącznie będę jadł warzywa, owoce i inne takie, a to wszystko oczywiście w Fortnite, a nie na żywo. Więc o co chodzi, tak właściwie. Więc jak widzicie, jesteśmy teraz na laboratorium bojowym i do Fortnite zostały dodane nowe warzywa, nowe owoce. Można je zbierać i co najważniejsze, słuchajcie, można je kolekcjonować, jak widzicie w inwentory. Więc generalnie warzyw jest naprawdę dużo teraz na mapie. Naszym zadaniem na tą grę jest wygrać gierkę, nie używając żadnych broni, nie zabijając nikogo, nie walcząc i tak dalej. Przeżyć za pomocą tylko i wyłącznie warzyw i owoców, także owoców też, bo jabłka i tak dalej. Więc generalnie rzecz biorąc, challenge będzie mega, mega trudny. No ale zanim jeszcze zaczniemy, to zostawcie subskrypcję na kanale, ponieważ 60% z was nie subskrybuje, więc zróbcie to teraz. Oraz wpiszcie kod jakiegoś twórcy, którego lubicie. Albo jeżeli chcecie wesprzeć mnie, to możecie wpisać kod Zipek. No więc jesteśmy już w gierce i lecimy nie gdzie indziej, jak na oczywiście farmę, ponieważ tam jest najwięcej warzyw, najwięcej owoców i tak dalej, a my gramy w ogóle taco. Mam nadzieję, że ludzie nas nie zauważą zbytnio, chociaż w tym stroju jestem trochę widoczny, ale to będzie dosyć śmieszne, jak taco jedzący warzywa wygra gierkę. Także próbujemy zwyciężyć jako taco, taco Hemingway. Ścinamy wszystko tutaj przy okazji matcy, zbieramy. Zobaczcie, jak tam kukurydza pięknie wypada. Ej, to nie jest takie szybkie, to zbieranie. Mogę jednak nie rozwalać całego pola, tylko pojedynczo zbierać. Dobra, jest 15 kukurydzy. Czy można więcej? Niż 15? Okej, to się już stakuje kolejne. Dobra, teraz czas na sałatę. Dawaj, sałata. Dobrze, o to chodzi. Ej, jak my możemy mieć aż tyle tych warzyw, a każdy z nich, słuchajcie, leczył po 10, to jest mega, mega OP. O nie, ktoś strzela do mnie. O nie, ten gość do mnie strzela. Gościu, come on, zostaw mnie w spokoju. No, ser... Dobra, zjadałem pierwsze. Jakie chamstwo, no musi do nas strzelać? Dobra, schowamy się tutaj, może nas nie znajdzie. Zjadamy wszystkie nasze warzywotki, co? Dobra, wracamy, słuchajcie, po kapustę. Dobra, nie wiem, gdzie jest ten gracz, ale wracam. Aha, ale będziemy mieli, kurde, warzyw. To najgorsze jest to, że macy są też potrzebne właśnie. Patrzcie, ile my już mamy tej kapusty. Mamy już 20 kapust. A rekin! Spadła! Bierz tą kapustę, zjadaj kapustę. Zostaw mnie w spokoju, jedz kapustę. Spadamy stąd. Lecimy, słuchajcie, jeszcze jest jedno miejsce, w którym możemy lecieć, to jest tam. Tam są stragany i tam możemy znaleźć takie rzeczy jak na przykład papryczkę. A papryczka też jest OP. Dobra, powiem wam szczerze, że jak na razie jest naprawdę mega spokojnie. O, zobaczcie, jest grzyb. I grzyba można zjeść. I dostajemy nasz kewlarek, pierwszy kewlarek załączony. Cudownie. Ile się z nich dostaje w ogóle? 11! Czemu akurat 11? Epic Games, czemu 11? No powiem szczerze, że miałem bardziej... Miałem nadzieję na papryczkę chili, bo papryczka chili akurat jest mega, mega OP. Biegacie szybciej, trudniej jest was trafić. Plus dodatkowo... Nie wiem... O, tu są jabłka. Jabłka chyba działają tak, że od razu was leczą. Czemu tego się nie da? Dawaj się, jabłko! Nie da się zebrać tego jabłka. Zbukowane jabłko. Czy rozwalając drzewa spadną jabłka? O, spadają jabłka. Dobra, mamy 15 jabłek, mamy 15 kapus, mamy 15 kukurydz i mamy podkładki. Nie wiem, czy podkładki są... przydatne aż tak, ale wydaje mi się, że się sprawdzą. Tamę leczenie, nie? O nie. Właśnie w takim momencie jak ten. Tak, na razie! Mówiłem, że ktoś tu jest, mówiłem! Wiecie, co zrobimy? Tu się schowamy. O, na balkoniku. Póki co totalnie, totalnie nikogo nie słyszę, więc jest git. Dobra, biorę podkładki i spadamy stąd. Powiem wam tak, jest 16, 15 osób do końca. Nie myślałem, że w pierwszej grze pójdzie nam już tak dobrze. O, maruderzy! Co wy tu robicie? Nie, maruderzy to jest najgorsza rzecz, jaką mogło mnie spotkać teraz w tym momencie. Kiedy ja nie mam broni, mam same warzywa i co najwyżej mogę w nich rzucać kapustą. Chodź tu. A macie! Jedzcie! Jedzcie! Kapusty macie! Dobra, spadamy do wiru. Patrzcie, tam jest wir. I ten wir może nam pomóc uciec od tych maruderów wszystkich najgorszych. No i słuchajcie, strefa jest dosyć niezła. My tutaj naprawdę mamy dobre itemy już. Dobra, spadamy. Elo. Szybka akcja. Polecimy sobie tutaj. O nie, ktoś już strzela. To gracz, prawda? To na pewno gracz, na 100%. Mamy dużo maców, mamy dużo leczenia. Powinniśmy to wygrać. Co? Gdzie, gościu? O nie! Nie, szybko. Szybko, szybko, szybko wejście. Jest, jestem. Gdzie on jest? No come on, co ty robisz? On jest pod tym. Ja nie mam broni, gościu. Czy nie uważasz, że to trochę nie fair? I to jeszcze ty masz mityczne br... Nara! Nara! Nie! Jedz kapusta! Nie! Nie! Co jest grane? Kapuśniaki jedne. Więc raz jeszcze jesteśmy na farmie.
Więc rozwalamy nasze sady i zbieramy wszystkie jabłka i potem polecimy dopiero po kapustę. No i tym sposobem, słuchajcie, mamy już całe mnóstwo maców, mamy prawie 15 jabłek i możemy ruszać. O, tutaj też jest kapusta! Ej, bez kitu to jest o wiele lepsza miejscówka niż tam. Ale wiadomo, dieta musi być zbilansowana, nie możemy jeść tylko kapusty przez cały czas. O ludzie, mamy 30 kapust. O, tu jest gracz! Tu jest gracz! On... Co on robi? Widzi mnie, ale on nie ma broni jeszcze. Ej, czy on zbiera to samo co ja? Czy on robi dokładnie ten sam challenge jak ja? Dobra, powiedzcie mi, czy tutaj jest helikopter. Z helikopterem jesteśmy w stanie zdobyć o wiele więcej. No dobra, i pokażę wam, jak działa papryczka. Jedną wykorzystamy. No i co? Powiedzcie, czy to nie jest OP? Czy to nie jest OP? Jest helikopter! Mamy to! Papryczka według mnie powinna zostać wywalona zupełnie, tym bardziej, że słuchajcie, ona działa na mega, mega długi czas. I mamy helikopter, więc warto było... Jest lama! Jest lama! Wszystko jak na razie w naszej grze przebiega pomyślnie. Mamy wszystko, czego nam trzeba. Siema, Edek. Edek, dawaj, macy. No i co? No ta gra się zapowiada o wiele lepiej niż tamta, mimo że w tamtej dobrze nam poszło, tak czy siak. O, jest jakiś pierwszy gość na łódce. Czekajcie, rzucę w niego kapustą. Masz kapustę. No rzuciłem do ciebie kapustą, weź ją sobie po prostu. Elo, maruderzy, co tam? Elo. Oj, dobra, nieważne, żartowałem tylko. Come on, no, chciałem się przytulić czy coś. Dobra, mamy kolejną strefę. Jest ona na sklepowej Sadybie. Z tego co widzę, 18 osób jeszcze żyje. No, zaczynamy się zbliżać do końcówki. Ten taco jedzący same warzywa śmiesznie wygląda. Poza tym, co mu wystaje? Czy to są frytki? Ej, frytki jakby nie patrzeć... W taco? Frytki w taco? Nie, no to muszą być nachosy. No ale słuchajcie, nachosy są zrobione z kukurydzy. Także to też jest wegańskie. Frytki, nawet jeżeli to są frytki, to też są wegańskie. Widzę, że jakaś sałata mu wystaje. Także jest spoko. No co prawda pewnie ser jest w środku, ale... Ważne, że chłopak chce się zmienić. Ej, co to jest? Czy to jest... Czy to jest statek? Ej, czy to, co to ma być? Go nie ma na mapie. Tam jest statek. Ej, to... Co? Czemu ten statek zniknął i się pojawiło coś takiego? Widzieliście to? Czy teraz się pojawi? O, jest! Statek piracki normalnie. I ten, dobra, nieważne. Mam nadzieję, że żaden rekin tutaj nie pływa. Ej, dobra, nie widzę nic. Ej, w ogóle ja się tak boję oceanów. Totalnie. O nie. O nie, jest gracz. Dobra, spadamy jednak spadamy. Słuchajcie, myślę, że powinniśmy lecieć tam na górę. Tutaj jest gracz, tam jest gracz, tu jest gracz, wszędzie są gracze. Totalnie wszędzie, dobra, lecimy do tego, bo jest na najwyższym punkcie. Spokojnie, ja tutaj ci nic nie zrobię, ja tutaj... W pokoju przyszedłem. Nie zamierzam ci nic zrobić, chcesz? No mogę ci dać kapusty trochę. Chcesz trochę kapusty? O nie, on zabiera helikopter. O nie. Nie! Kościu! Czemu ty musisz we mnie wlatywać helką? Co on robi, no? O nie. Tu jest jakaś bitka. Kościu, ja nie mam broni! Czemu ty musisz być takim spocejcem, jak ja broń nie mam? O nie. Już, spokój, spokojnie, ja ci nic nie zrobię, naprawdę. 7 osób do końca, dobra, mamy strefę. Niech oni się zajmą sobą. Tam jest gość, raz, dwa. Tam był trzeci na pewno. Nie ma maców, to się źle skończy. Bez maców to się naprawdę źle skończy. Nie! Czemu musiałeś z graplerem tu do mnie przylecieć? Leci za mną. No nie! Czemu? Czemu to jest takie trudne? Tam jest jakiś gość na pewno. Zaraz mnie ktoś zestrzeli, no. Przecież to jest jasne. 5 osób do końca. Dobra. Jest git, jesteśmy w dobrym miejscu. O kurde, co się dzieje? 4 osoby do końca. Ej, stresuję się, mega się stresuję. Jest, zajęli się sobą. Teraz mamy okazję. Zbierać macy. O nie. 4 osoby do końca. Dobra, gdzie jest kolejna strefa? Dawać macy. Patrzcie na to, co się dzieje. Ile osób. Okej, jesteśmy w strefie. Dobra, chowam się tu. Jest git. Dobra, biją się. Jeden wyleciał poza strefę. Aj, wrócił. Będzie z drugiej strony szedł. Tak, jest, walczą. Walczą między sobą. Będzie tutaj śmierć na pewno jednego z nich. Oj, jest walka, jest, spadł jeden. Dajemy, że nas tu nie ma. Patrzcie jak idzie. Jest, biją się. O nie. Czemu? Nie, ja mam tylko sałatę, masz sałatę. Masz sałatą. Co się dzieje?
O nie, dostałem bułę. Czemu on musi do mnie strzelać, jak ja mam samą sałatę? Za dużo mu chyba oddałem tej sałaty. Dobra, no nic no. O nie, wysadzi to. Musimy przyjąć jego miejscówkę. Dobra, walczcie ze sobą, walczcie. Proszę. Dobra, jest walka. Jest nad nami dosłownie walka! Co tu się dzieje? Coraz mniej matsów. Coraz mniejsza strefa. O nie. O nie. O cholercia. Jest tu obok mnie! Patrzcie! Nie mam matsów. Zabrakło mi matsów. Jest podkładka. O nie. O nie, jest walka. I zginął ktoś. O nie! O nie! Jest! W burzy jest! Jest w burzy! Nie! Czemu musiał mnie uderzyć? Kurde! W ostatniej rundzie niestety nie nagrał się ekran gry. Dlatego nagranie jest z powtórki. 7 osób do końca. Czy tam są jakieś krzaki w tej strefie? Widzę jakieś krzaki. Nie wiem, czy są w strefie. Chyba są, ale nie jestem pewien. Dobra, zjadam jabłka. 5 osób. 4 osoby do końca poza mną. Nie. 3 osoby poza mną. Wszystkie są tam. O nie, tam jest jedna. Nie wiem, co on robi. Dobra, strzela się z kimś. Dalej nie jesteśmy w strefie, więc musimy uważać na siebie. O. On chyba chce zostać. On planuje zostać. O, dobra. Coś się dzieje. Jezu, to jest takie straszne. Idź stąd. Idź stąd. Idź stąd. Proszę, nie jestem w strefie. Okej, jestem w strefie. Czy on mnie widzi? Widzi moje oczy. Co? Co się stało? Co jest? Co jest grane? Ten mnie widzi czy nie? Tam jest jeszcze gość. Co jest grane? Co tu się dzieje? Co się dzieje w tej grze? O nie! Ta to ma strefę, ten będzie musiał przejść. Już przychodzi, już biegnie. Tędy. Co się dzieje? Nie wiem, co mam robić, szczerze mówiąc. Idzie strefa! Ale aż 43 sekundy, niech się porozwalają. Będą mieli jeden na jeden, to wtedy będą bardziej odważni. Dawaj, rozwal. Dobrze, dawaj go. Nie, ja nie jestem w strefie. Dobra, jestem schowany. Nie! Nie! Co jest grane? O, ktoś zginął. O nie. W kościu! Mało matsów. Dobra, zostawiam te matsy już. 2 osoby do końca. Co tu się dzieje? Jaka strefa? Nie ma matsów. 0 matsów. Dobra. To musi być ten moment. To musi być ta chwila. Nie wiem, gdzie jest strefa nawet przez tego dropa. Gdzie się strefa kończy? Dobra. Mamy to. Proszę. Powiedzcie, że to mamy. 2 osoby. Co oni mają? Proszę! Lecimy, jemy! Czy to będzie ten moment? Czy to ta chwila? Jest! Jest! Mamy to! Udało się. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych challenge'ach. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Kod Zibek w sklepie. Do zobaczenia. Cześć.